Madarana, witam serdecznie z tej strony, witam na moim kanale, witam na karaibskim streamie, gdzie ja z Karaibu, z Martyniki streamuję dla was StarCrafta. Plan jest taki, ukraść pierwszy milion, przeprowadzić się na Karaiby i tutaj streamować. Gdyby nie to, że internet jest do bani, to jeszcze ten pierwszy milion dałoby się jakoś ukraść, no ale nie udało się. Niestety, proszę państwa, lecimy, ja dzisiaj zostałem sam. Reszta ludzi, z którymi przyjechaliśmy na wakacje, sobie pojechała, ja jestem sam, ciemność widzę, muszę zasłonić po bokach, to będzie jaśniej. Więc nagrywam manę na WCS-ie, zapraszam więc do oglądania, ale zanim zaczniemy oglądać lub na zakończenie oglądania, pamiętajcie, aby kliknąć w link do Allegro, w opisie macie link do Allegro, zerknijcie tam na dół na link do Allegro i kliknijcie go, aby wspierać kanał, aby mógł po prostu raz w roku sobie pojechać na wakacje i odpocząć. A jak wrócę, będziemy streamowali, bo studio będzie już gotowe. No to moi mili państwo, lecimy Best of 5, NiB kontra mana, mapa numer 1. U góry w kolorze niebieskim jest Niblet, czyli teoretycznie najlepszy gracz protoski spoza Korei. I nadzieja, aha. Nie wiem jaka nadzieja. Dobrze, nieważne jaka nadzieja, zobaczmy co się tutaj będzie działo. Dwa gatey są, dwa asymilatory również postawione, więc panowie aktualnie grają dokładnie to samo. Naszym graczem oczywiście jest Grzesiu Mana, Grzegorz Komincz. I teraz tak, Mana, dużo osób mówiło, że ma iść na emeryturę, że się nadaje i tak dalej. Dlaczego Mana jest z Nation Wars? Mana nie powinien być w Nation Wars. Mana był najlepszym polskim graczem w Nation Wars. Co było dosyć interesujące. Ale teraz czas na WCS-a. Round of 8. Mana już dosyć dawno nie doszedł do Round of 8. Nie, Round of 16. Mówię Round of 16 chyba, tak, Round of 16, jeśli się nie mylę. Tak, dobrze mówię? Round of 16? Jakoś tak. W każdym razie już drabinka. Tutaj jest, Mana doszedł, więc bardzo fajnie. Zapomnę też spoilery, co po niektórzy mieli, więc radziłbym komentarze nie czytać. A my lecimy dalej z tą grą. Co się dzieje? Aktualnie otwarcie takie same dwa gatey i Sebrant i Korb. Do tego wszystkiego po dwa gazy. Wiatr, nie wiej mi na mikrofon, bo mi się to nie podoba strasznie. Muszę kupić deadcata. Kiedyś kupię tego deadcata i będzie wszystko w porządku. W międzyczasie pierwsza próba atakowana. No jak tak można się ganiać w taki sposób? Nie wypada w taki sposób się ganiać tutaj. Proszę państwa, nie podoba mi się to wcale. Ja wracam w ogóle do Polski. Będę 14 już chyba będę w Polsce, jeśli się nie mylę. 12 będę w Niemczech ląduję. 13 mam pociąg. To może 13 wieczorem albo 14 będę już... Może 13 wieczorem zrobimy w nocy już pierwszy stream. A potem trzeba będzie zrobić kwalifikację do MCAP-u. A potem trzeba będzie zaszaleć z innymi rzeczami. Tutaj jeszcze. Dobra, stalki w drodze. Ładnie, pięknie. Powolutku, po cichutku, dwie sztuki są i przegania probę skautującą manę, papa, mana. Natomiast dostawia sobie centry, żeby było trochę bezpieczniej. Dorzuca sobie również robotik do tego. No okej, okay, robotik jest zawsze spoko. Można tutaj nim poszaleć, można spróbować coś zrobić, na przykład jakieś centry, warp prisma, albo coś w tym stylu. O, na przykład tak. Okej, okay, ostrożnie. Co tu się dzieje? Halo, dobra, już widzę co się tutaj dzieje. Mam postawioną ekspansję, mana musi uważać. Ta proba była bardzo nerwująca, widzicie. Proba ściągnęła na siebie tą pierwszą salwę. Dlatego NiB na dłuższą metę by wygrał te starcie, gdyby były dwa stalki kontra dwa stalki. A tutaj nikt mana raczej nie ryzykuje, nie ma co ryzykować stracić jednostki. Przegonił przeciwnika, trochę tam energii oczywiście stracił na jednostkach, ale wielkiej tragedii nie ma. Immortal w drodze, a po drugiej stronie jest Stargate. Mana na razie na rampie grzecznie sobie czeka. Mana ostatnio, można powiedzieć śmiało, ma zwyżkę formy, co dla mnie jest bardzo fajne. Wygrał w fazie grupowej WCS-a, Dreamhack Austin, z... Proszę państwa, wygrał z... Jak on się nam tutaj nazywa? Oj. Jakiś force field? Z Uthermalem, ale Uthermal, to smutne, trafił do szpitala potem, ponieważ czytał komentarze na temat swojej gry, a na poważnie trafił do szpitala, gdyż miał zapalenie płuc. Dobrze, że miał ubezpieczenie, bo trafić do szpitala w Stanach bez ubezpieczenia to nie jest nic przyjemnego, do tego wszystkiego, te wszystkie dzikie opłaty, to już dopiero jest cyrk, ale ubezpieczenie było, wyzdrowiał, mam nadzieję, już wraca do domu. A popatrzmy, wow, laptop mi spadł, może przeżyję, popatrzmy co się dzieje, warpism ze strony many. Okej, okay, bardzo duża ilość centry, 4 sztuki tutaj są,
Immortal Warp jest mega defensywnie, chociaż tą defensywę można później trochę bardziej tak agresywniej wykorzystać, powiedzmy sobie. Oho! Niestety tu mana straci parę harvesterów, jakby ktoś nie zauważył tego, to będzie bolało. Dwie sztuki zniszczone, ale tu energii chyba trochę brakuje. Czy ma energię na kolejną? Zresztą co jest ważniejsze, zobaczył, że nie ma armii z przodu, więc będzie przygotował się do obrony. Kolejne shield battery postawione, dwie sztuki, trzy sztuki kolejne łącznie dostawione. Czy będzie mieli cztery sztuki tutaj łącznie? Ojojoj, trochę tego wszystkiego będzie tu stało. Dobrze, Feniksy już się zbliżają. Dorzuca kolejne stalki. Dobra, force fieldy są, stalki nie mogą się przedostać. Teraz bardzo ważne, żeby Immortal powalczy. Warprism pomaga uratować jedną sentry. Drugie zostało zniszczone. Warprism musi tutaj przeżyć. Jak nie będzie Warprisma, to będzie lipa. Immortal, widzę tam tarcza została aktywowana. Na razie force fieldami panowie szaleją, ale chyba mana tutaj musi sobie odpuścić na takie za dużo shield battery, za mało armii many. Chociaż widzimy, że warpuje kolejne, nie chce odpuszczać, chce dalej walczyć, ale mana też robi sobie cały czas harvestery. To nie jest tak, że z tyłu po prostu tylko i wyłącznie armię. Tu jest agresja nakładana, ale dzięki temu Immortalowi może ze stalkami walczyć. To nie jest dla niego problem. I teraz właśnie ubić to. Nie dać się złapać, co jest jeszcze ważniejsze. Wymusił kolejne dwa force fieldy. I co jest fajne, każdy ten atak many też zmniejsza ilość tarczy, energii na tych shield battery. Jeszcze raz. I ładnie ratuje tu jednostki. Nie no, użycie tego warpizma jest świetne. Pijemy po 500 momentami tutaj podchodzą. Trzeba uratować tego. Uratuje Immortala. Uratuj, jest. Ależ pięknie w ostatniej sekundzie mana. Uratował Immortala, ale musi stąd wycofać. Tam tarcza na pewno jest również. Oj, nie. Grzej się, jakbyś stracił tego warpizma, to bym zwątpił w ciebie. Naprawdę, Grzegorzu, nie trać. Nie idź tą drogą, nie trać warprizmów. Bo to nie wypada. To po prostu nie wypada na pierwszej mapie tracić warprizma z jednostkami. Kto by tak pomyślał? Dobrze, warpism jest, sentry do tego wszystkiego ładnie, pięknie. Sentry nie, Boże, forge chciałem powiedzieć. Forge dorzucone. Okej. No dobra. Pilnuję sobie tutaj mana, czy trzecia baza jest przyjmowana. Teraz to zobaczę. Upgrade dla adeptek ze strony Niba w drodze. Mana coraz więcej immortali, dorzuca sobie blinka i czy on przechwyci tu przeciwnika? No byłoby świetnie złapać tego warprisma, dzięki temu nie byłoby ryzyka, że echo by oberwało zbyt mocno. Ale okej. Jest warprism, dwa stalki, jeden immortal, to dosyć ciekawa ilość tego wszystkiego. Immortal może być mega upierdliwy teraz, to ogólnie jest mega upierdliwe. Część armii została u góry, bo boi się, że będzie, ale do tego dwie adeptki wskoczyły, więc teraz echo będzie obrywało. No i dobrze, że mana zostawił część swoich jednostek tutaj, bardzo dobrze, tylko dwie próby zniszczone. Tylko i wyłącznie, to świetnie wybronione to było. Nie wiem, może tam trochę stalków zginęło, coś w tym stylu, ale i tak mana ładnie się wybronił. To mogła być tragedia, gdyby mana wszystkie swoje oddziały, o mój Boże, teraz mocno wieje, wszystkie swoje oddziały gdzieś tutaj zebrał i na raz zaatakował. No my popatrzmy, jak to dalej będzie wyglądało. Armia Polaka zbliża się, coraz bliżej Amerykanina się przestawia, przechodzi. Trzy stalki pilnują u góry, żeby nie było żadnej dziwnej niespodzianki. Stalki już są, immortale są, wszystko ogólnie rzecz ujmując tutaj jest. O Jezu! Niestety mikrofon czasami też spadnie i będzie łubu-dubu. Niech nam żyje prezes klubu. Jest podejście pod trzecią bazę, co jest fajne. Gdyby mana zniszczył tą trzecią bazę, piękny blink do tyłu, żeby być z daleka od tych immortali. I teraz ekspansję wystarczy atakować. Tutaj Nibu uratował immortala. I teraz tak, rozwalamy XP. Jak ekspansja padnie, może być oczywiście Master Eagle. Chociaż mana ma większe zaopatrzenie armii, może walczyć. Rzucił się pod Warp Prisma, ale nie wiem, czy go tam zniszczył, nie zauważyłem. Walczy jednak bardzo dużo ilość immortali była u przeciwnika. Mana jeszcze blink, jak to mówię, ewakuacyjny. Force fieldy nie pozwalają podejść większości tej armii, raczej tymi adeptkami nie wskoczy. No i fajnie, ekspansja zablokowana, a byłoby też dobrze, gdyby jednak mana w tym samym momencie swoją ekspansję gdzieś postawił. To byłby dobry pomysł. Aha, i jest. Trzecia baza u many, zniszczył przeciwnikowi, dwa harvestery oberwały. No tam zniszczył ją, czy się cofnął? Zniszczył, dobra, zniszczył, jeśli się nie mylę. W takim wypadku znowu mocniej wieje, a my walczymy dalej twardo i patrzymy, trzymamy kciuki za manę. Trochę niebezpiecznie się teraz robi. Force field
poleciał. No, mana mniej. Zaopatrzenie armii jest troszeczkę większe u many, ale tu jest Sylvatry, po którym mógłby się cofnąć w ostateczności Nib, jeżeli będzie niebezpiecznie, i już to robi. W ogóle to był błąd ze strony Niba, że tak daleko wyszedł, że dał się wyciągnąć do tej walki. Nie powinien był wychodzić. Powinien był siedzieć tam, gdzie siedział, i tam właśnie walczyć. Do tego kolejny Immortal. Ale mana go teraz załatwi. Blink do środka. I co tutaj mamy? Dwa Immortale zastawił. Pięknie, z centrum było pięknie dorzucić. Mana tego na razie nie robi. Już się ewakuuje. Tak, też jest ucieczka, ucieczka. Pytałem, że tam centry gdzieś było tworzonko. Gdzie było centry? Umany? Gdzieś może umany. O, tu byłoby fajnie zrobić jakąś niespodziankę, zablokować tą armię, żeby nie mogła wyjść. Mana jeszcze walczy, ale problemem są też Shield Battery. Duża ilość adetek, ale adetki przeciwko Stalkom i Immortalom na dłuższą metę to jednak no nie wytrzyma. To musi eko rozwalać, to musi próbować przynajmniej te eko rozwalić jak najlepiej. I znowu mana robi hop-siup, tralalala, wskakuje. Kolejny pylonik zniszczony. O, obserwer ma lekki problem, no to musi się wycofać. Drugi pylon rozwalony, więc dwa pylony padły, trzy pylony padły łącznie w tym ataku za jednego obserwera. Więc to jest raczej tyle co nic. Kurde, jak tutaj wieje. Piździ jak w Kieleckim. Czy jakoś tak. O, i mam wrażenie, że mana będzie przychodził w destruktory. Bo raczej kolosów to nie myślę, żeby tutaj robił. Granie koloszątek jest, powiedzmy sobie, z lekka bez sensu. Tak mi się przynajmniej wydaje, że granie koloszątek jest bez sensu. Dobra, czas na destruktora. Najwyższa pora, niech poleci. O, warpism zablokowany, chociaż i tak jest bez znaczenia. Zauważyliście, że na warpismie jest takie oczko słodkie? Ach, te karaibskie kasty. Dobrze, Archonem wieje, zwieje mnie zaraz stąd. Dobra, mana już wpada, znowu z tymi dwoma Immortalami. Tu Immortal Hit Squad i bardzo dobrze on działa. Rozwala pylony, dorzuca sobie adeptki tutaj. Tak też jest, dwie adeptki dorzucone. Więc siedzi przeciwnikowi teraz w bazie. Mana musi się tylko wybronić. O mój Boże, ten destruktor, jak on pięknie tu wygląda. Tylko podejść go, mana gdzieś od tyłu. Będzie wspaniale. Już burz. Aj, w Immortal uderzył w tego Archona, to trochę słabawo. Tu miał uderzyć w główną część armii. Za chwileczkę adeptki tam przeskoczą. Kolejna porcja adeptek się pojawia. Mana oczywiście jest w bazie u przeciwnika, ale ma tutaj jednak trochę problemów. Nie tak to wyszło, ten destruktor miał być o wiele ważniejszy. Kolejny destruktor jest, uderzył, pięknie, wspaniale zniszczył tam 4-5 jednostek, więc dobrze, jeszcze jest, spakował go do warpisma, ucieka mana dalej, bo jednak trochę mało tej armii. Oj, będzie ciężko, ciężko, żeby to miała być pierwsza wygrana dla Niba. W tym momencie mana 10 harwesterów stracił, jak on ma z tego wszystkiego wyjść. Kolejny destruktor, piękna, kolejna piątka adeptek zniszczona, ale dalej Nib ma dwa razy większą, ponad dwa razy większą armię. Jak z tym walczyć? Rozciągnąć przynika, walczyć może pod budynkami, walczyć może... wjazd do środka. Może tutaj destruktor przy okazji coś zrobi. Musi uważać, bo przy okazji jego eko oberwy. No i stracił przy okazji dwa harwestery swoje, własne. Mana krąży, mana się trochę gubi, jest źle. Jest nawet bardzo źle, w szczególności jeżeli chodzi o te eko. I za... nie straci ekspy, nie straci ekspy. Grześ, wybroń tą ekspansję. Jeżeli wybronisz ekspansję, masz szansę jeszcze z tego wyjść. Ale bez tej ekspy będzie mega ciężko. Destruktor wystrzelił pięknie. No i teraz na tą ekspansję rusz się tam, Grzegorzu. Grzegorzu, ekspansję ratuj, 46-27, błagam cię, uratuj ją, zobaczmy. Dobra, ekspansja powinna być uratowana, tu już adeptek nie ma. Expo uratowana, to jest plus, ona może robić 3 harwestery na raz, wydobywa z 3 baz, ma wszyscy, będzie miał lepiej harwestery porozstawiane. Wydobycie w tej chwili na korzyść Niba, prawie 2 razy więcej, no już tam mniej niż 2 razy więcej, ale jednak na korzyść Niba. To też może denerwować ludzi, aha, lub Protossów i Terran. A my zobaczmy, mana rusza z kontrofensywą. Zaopatrzenie armii jest dosyć podobne. Wydaje mi się, że tam Nib trochę zrobił błędów, że cały czas tymi adeptkami atakował, niewielkimi oddziałami, które nic wielkiego nie robiły. I teraz zaczyna się zabawa, bo już są destruktory, które są tak bardzo ważne w tej sytuacji. Ucieczka, błaga mnie stać Warprisma. Pamiętajcie, że dopiero po jednej sekundzie od wyrzucenia z Warprisma destruktora ten wystrzeliwuje, ten wybucha. Więc na to trzeba uważać. Forcefield, oj, złapał, wysadził, uratował. Boże, jakie to jest piękne. Jakieś piękne akcje można robić tym Warp Prismem z odpowiednim zasięgiem podnoszenia. Po prostu wundawa, meine Freunde. I znowu atak, tym razem na trzecią bazę, ładnie to je oberwał, może na eko by zaatakował destruktorem. Tą trzecią może zniszczyć, mana ma większe zaopatrzenie armii. To wygląda dosyć zabawnie, miał już dwa razy mniejsze ponad niż Nib, a jednak z tego wszystkiego wyszedł. No Nib dorzucił sobie też ekspansję, Nib pewnie myślał, że tutaj Polak będzie się już trzymał grzecznie u siebie. Dobrze, ładnie wystrzelił dwa harwestery zniszczone, to jednak jest trochę mało, bo mogłoby trochę lepiej, był ten blink, bardzo agresywny, proby na razie jeszcze grzecznie czekają, gdyby teraz rzucił Warprisma i uderzył Warprismem w tej jednostki, byłoby pięknie.
byłoby wręcz cudnie, ale na razie tego nie robi. GG! GG, Mana wygrywa. Nip doszedł do wniosku, że nie ma szans tutaj nic dalej już zrobić. Trzy harwestery zniszczone, mniejsza armia. Trochę dziwne, trochę przedwczesne GG moim zdaniem. No ale skoro już tak uważał, to niech tak będzie. Gdyby Mana poddawał się, jakby miał właśnie taka różnica w armii była, to już by dawno przegrał. Kolejna mapa już za chwilę. Ja przypominam, proszę Państwa, klikamy w link w Allegro. Przypominam, klikamy w link w Allegro. Kto nie klika w link w Allegro, ten jest słaby. O, siema, patrzcie jak wieje. Uff, ostro. Fajne fale. Żeby tylko się tam nie utopić. Na razie, cześć!